Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Heidi Lynn Childs i David Lee Metzel tego pięknego sierpniowego dnia 2009 roku postanowili spotkać się na bardzo romantycznej, choć niezbyt długiej randce. Chłopak zabrał ze sobą gitarę, aby zagrać dla swojej ukochanej, ale zanim studenci rozpoczęli spotkanie na dobre, ktoś odebrał im życie. Okoliczności były tak absurdalne, że do dziś nawet doświadczeni policjanci nie wypowiadają się z całą pewnością na temat najbardziej prawdopodobnej hipotezy. Ale internetowi badacze sprawy, jak zresztą już nie raz, wpadli na pewien intrygujący trop. W tej historii pojawia się pewna tajemnicza postać, której rola i postawa budzą coraz większe wątpliwości. Czy ta kobieta może znać prawdę i skąd? Heidi i David poznali się jeszcze w liceum, ponieważ obydwoje byli zafascynowani działalnością i klimatem kościelnej grupy młodzieżowej. Na poważnie zaczęli się spotykać w koledżu Virginia Tech, gdzie studiowali na drugim roku. Heidi była na biochemii, David miał być w przyszłości inżynierem. Obydwoje budzili sympatię swoich rówieśników i to niezależnie od tego, czy koledzy podzielali ich przekonania, wiarę i styl życia, czy nie. Wszystko dlatego, że oboje byli naprawdę niezwykle sympatycznymi i otwartymi ludźmi, a Heidi znana była wręcz jako smiley, co znaczy uśmiechnięta. I oczywiście sugeruje, że jej pełna pozytywnych emocji twarz potrafiła rozjaśnić każde pomieszczenie. Po tym, co się wydarzyło, pytano znajomych i przyjaciół pary, czy młodzi ludzie mieli wrogów, ale te sugestie w tym przypadku wydawały się prawie niestosowne. Bo jak zaręczano, studenci nigdy nie powiedzieli o nikim nic złośliwego, nie byli agresywni czy nastawieni na krytykowanie innych. Heidi wychowywała się w hrabstwie Bedford w Virginii jako jedno z ośmiorga dzieci w rodzinie, w której umożliwiano pociechom realizację pasji. Piękna Heidi dobrze się uczyła, choć co ciekawe pobierała naukę w domu aż do 9 klasy koledżu. Miało to sprawić, że większość jej energii poza nauką będzie pochłaniać służba Bogu, której była rzeczywiście oddana, co nie przeszkadzało jej jednak uprawiać lekko atletyki czy grać w koszykówkę w kościelnej drużynie, a także na przykład jeździć na nartach. Bardzo lubiła wyprawiać się w teren, na łono przyrody. Być może zastanawiacie się, co może się kryć za tym, że tak młoda dziewczyna nie uczęszcza do zwykłej szkoły, ale realizuje się oddając życiu duchowemu. A chodziło mianowicie o to, że Heidi bardzo angażowała się w misje, które polegały na spotykaniu się z ludźmi w różnych zakątkach kraju po to, by szerzyć wiarę. Ponieważ były to działania młodzieżowe, to nie polegały zwykle na poważnych debatach, wykładach, ale raczej na organizowaniu czasu w taki sposób, by był on bardzo przyjemny, ale jednocześnie obfitował w okazję do oddawania czci Bogu, na przykład poprzez śpiew czy granie na gitarze lub różnego typu występy. Ale dziewczyna zdecydowanie nie była frontmanem i raczej się chowała, niż zabiegała o bycie na pierwszym planie. Heidi była bardzo piękną dziewczyną, co możecie zobaczyć na zdjęciach, ale atrakcyjnością nie ustępował jej w niczym David, syn Keitha i Susan. On z kolei miał 3 siostry, z którymi wychowywał się w hrabstwie Campbell w Virginii. Od razu można się zorientować, pod jakim względem, oprócz oczywiście kwestii duchowych, był podobny do swojej dziewczyny. Tak jak ona, kochał aktywność fizyczną. Grał w golfa, uwielbiał piłkę nożną i również muzykował. Fascynowało go też stolarstwo. Z wielką pasją zajmował się obróbką drewna i zapisał się nawet na zajęcia, które udało się zwieńczyć zbudowaniem wyjątkowej szafy. Jednak życie codzienne było wobec chłopaka bardzo wymagające i pomimo młodego wieku miał już bardzo duże doświadczenie zawodowe. Niejako z konieczności, czy też bardziej może powodowany odpowiedzialnością, pracował na polu golfowym, w firmie hydraulicznej, a także w lodziarni, gdzie zresztą współpracował z Heidi. 26 sierpnia 2009 roku 19-letni David stwierdził, że choć oboje mają sporo nauki, to pogoda jest tak piękna, że grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Zaprosił ukochaną do Jefferson National Forest, bo ten teren uważał za wyjątkowo urokliwy, a znał go dość dobrze, ponieważ ostatniego lata spędził tam rekolekcje.
pomyślał, że Heidi, która w tamtym czasie miała 18 lat, z pewnością będzie zachwycona tą okolicą. Pomysł wydawał mu się tak przyjemny i atrakcyjny, że podzielił się nim ze swoimi współlokatorami, którym opowiedział, że chciałby wziąć gitarę i zagrać dla swojej dziewczyny, aby pamiętała te chwile jako jedne z najbardziej romantycznych w życiu. Heidi z kolei miała jeszcze do napisania pracę, ale propozycja chłopaka była tak kusząca, że zgodziła się na krótką randkę, do której szybko się przygotowała. David nie musiał długo na nią czekać, bo gdy tylko podjechał ciemno-niebieską Toyotą Camry, dziewczyna oczekiwała już na swojego przystojniaka. Wcześniej wspomniała współlokatorom, że David obiecał rozpalić ognisko tylko dla dwojga, więc zapowiadał się ekscytujący wieczór. Co prawda dziewczyna zaznaczyła jeszcze, że z powodu nauki będzie musiała wrócić dość wcześnie, ale oczywiście i tak warto. Chwyciła torebkę, pomachała do współlokatorów i ci wówczas widzieli ją po raz ostatni. Czym tereny Coldwell Fields tak zachwyciły Davida, że tego popołudnia zdecydował się na 15-milową podróż? Z jednej strony było tam dużo pięknej zieleni, lasów i romantycznych widoków, a więc i turystów, ale na szczęście teren był tak ukształtowany, że z łatwością można było dla siebie znaleźć intymną przestrzeń na ognisko we dwoje. Zresztą teren nie był atrakcyjny dla każdego, bo nie było tam mowy o zwykłych jezdniach, dobrym zasięgu czy jakichkolwiek wygodach typu dostęp do łazienki, bieżącej wody w jakimś kranie. Ale David znał pewien parking, oczywiście takie klepisko, nic profesjonalnego, ale wiedział, że będzie mógł tam wygodnie zaparkować samochód i szybko stamtąd dotrzeć do jakiegoś miłego zakątka. Wieczór mijał, a Heidi nie pojawiała się w swoim mieszkaniu, które mieściło się poza kampusem. Zazwyczaj w takich historiach schemat jest taki, że współlokatorzy nie martwią się tym, że młody człowiek, który przebywał w atrakcyjnym towarzystwie, znacznie się spóźniał. Zwykle można to było wytłumaczyć tym, że impreza się przeciągnęła. Być może było na niej nieco zbyt wiele alkoholu i dotarcie do domu było utrudnione, więc student po prostu spał tam, gdzie dobrze się bawił. W tej historii jednak będzie zupełnie inaczej ze względu na styl życia i charaktery obydwu bohaterów, dla których tego rodzaju zachowania nie były normą. Współlokatorzy studentki wiedzieli od razu, że coś jest nie tak i raczej na pewno nie zdecydowała się wziąć udziału w jakiejś klubowej imprezie. Nie wierzyli, że mogłaby nagle na takową pójść i przedłużyłoby się to do rana. Choć było to mało prawdopodobne, to pocieszali się, że jednak być może z jakiegoś powodu spała u Davida, co jednak także znacznie odbiegałoby od jej zwyczajów. Nie mówiąc już o tym, że była po prostu pilną studentką. Jeżeli miała napisać pracę i nauczyć się na zajęcia, które miały się odbywać już kolejnego dnia, to z pewnością trzymałaby się po prostu tego planu. Szczególnie, że przecież przed nią i Davidem były jeszcze lata wspólnego życia, jak zakładali, a studia mają jednak pewien określony czas w życiu i trzeba go dobrze wykorzystać. Taka była ich dewiza. Z drugiej strony nawet najbardziej pilny student, jak pomyśleli współlokatorzy, może mieć chwilę słabości, więc może nie warto panikować i po prostu trzeba zaczekać do rana. Niestety jednak ranek nie przyniósł żadnych wieści, a wielokrotne próby dodzwonienia się do Heidi wciąż nie przynosiły rezultatów. Włączała się poczta głosowa. Również współlokatorzy Davida już poprzedniego wieczoru zrozumieli, że dzieje się coś dziwnego, ale mieli zupełnie inny pomysł. Doszli do wniosku, że najprawdopodobniej parze zepsuł się samochód, ale ponieważ na tym terenie w zasadzie zasięg jest tylko marzeniem, to być może nie mogą w żaden sposób skontaktować się z przyjaciółmi, którzy mogliby im pomóc. Nie wiedzieli dokładnie, gdzie para zamierza spędzać swoją randkę, ale byli spokojni, że w samochodzie mają dach nad głową, jest im względnie ciepło. Na wypadek, gdyby David jednak z jakichś powodów spał u Heidi, postanowili zaczekać do rana i wtedy upewnić się, który z pomysłów jest słuszny. Kiedy jednak zadzwonili do współlokatorów Heidi, ci byli już zupełnie roztrzęsieni. Gdy wszyscy zrozumieli już, że pary nie ma, zgodnie orzekli, że Toyota Camry nie była już przecież pierwszej młodości i turystom, którzy pewnie zostali bez transportu, trzeba jak najszybciej pomóc. Zdecydowali, że przeszukają okolice, w której miało się odbyć ognisko we dwoje. Kiedy ekipa poszukiwawcza była już przygotowana do drogi, została zatrzymana w progu informacją, że Heidi i David stracili życie na skutek tajemniczego ataku, którego ktoś dokonał, gdy para siedziała jeszcze w samochodzie.
Odkrycia dokonał spacerowicz, który w tamtym rejonie wyprowadzał swojego psa wczesnym rankiem. To właśnie wówczas zauważył, że młody chłopak jest pochylony nad kierownicą, ale o tym, że scena powinna wzbudzić głęboki niepokój, świadczy fakt, że obok samochodu leżała młoda dziewczyna, która wyglądała, jakby starała się uciec z samochodu, ale niestety ktoś jej to uniemożliwił, podobnie jak jej chłopakowi, posyłając kulę z broni myśliwskiej, jak się później okazało. Wszystko wskazywało na to, że sprawca zbliżył się do obydwojga na dość niewielką odległość. Dla całego środowiska Virginia Tech wydarzenie to było kompletnie szokujące i zupełnie bezprecedensowe. Oczywiście nie brakuje studentów, których ciągnie w różne niebezpieczne dzielnice, do osób prowadzących życie na krawędzi, wmieszanych w różnego typu nielegalne działalności, ale David i Heidi byli od tego typu klimatów chyba najdalej, jak tylko można było. Poznali się przez wspólną działalność w kościele i byli wierni temu trybowi życia przez 4 lata chodzenia ze sobą. Ale nie należeli jednak także do aktywistów, którzy ze względu na swoje wielkie zaangażowanie w kwestie religijne na siłę próbowaliby indagować innych studentów, agresywnie ich nagabywać czy mieszać się w jakieś spory na tle wierzeń. Byli po prostu uroczą, sympatyczną parą znaną w kampusie jako serdeczna i skora do pomocy. Semestr jesienny, który wówczas trwał zaledwie 2 dni, zaczął się więc koszmarnie, a studenci nie mogli się pogodzić z tym, co się stało. Przypominali sobie, jak studentka biochemii marzyła, że będzie współpracować z lekarzami, widziała swoją przyszłość w medycynie, chciała nieść pomoc chorym. Była bardzo dumna ze swojego chłopaka, Davida, który uczestniczył w programie edukacyjnym z dziedziny inżynierii przemysłowej i systemowej w Virginia Tech. Oczywiście nie muszę wspominać, że cała społeczność, która łączyła się z nimi w wierze pod kierunkiem pastora, organizowała się w grupy, wspólnie przeżywające żałobę. Nikt nie miał wątpliwości, że ta para niebawem miała stanąć na ślubnym kobiercu, dlatego też życie wieczne powinni spędzić razem, a symbolem tego miały być pomniki znajdujące się tuż obok siebie. Ostatnie pożegnanie było wyjątkowo smutnym przeżyciem, oczywiście przede wszystkim dla rodzin bardzo młodych, obiecujących, wspaniałych studentów, ale także dla ich środowisk, które nie ustawały w analizach całej sytuacji, co przeniosło się potem do internetu i ślady tych śledztw, prowadzonych przez wiele zaangażowanych w tę sprawę osób, możemy odkryć do dziś w postaci różnego typu teorii na temat sprawy. Do tego jeszcze wrócę, bo właśnie z tego kontekstu wywodzi się jedna z wyjątkowo przekonujących teorii, w której pada nawet konkretne nazwisko osoby, która sama uczyniła siebie publiczną w tej sprawie, ale o tym za chwilę. Grupą, która bardzo mocno przeżyła to, co się stało, byli również lokalni lekarze. Ojciec Davida pracował w tym właśnie zawodzie, a jeden z jego przyjaciół rozpoczął akcję zbierania funduszy na nagrodę. Już w miesiąc udało się mu zebrać ponad 40 tysięcy dolarów. Z ogromnym wsparciem spotkała się również rodzina Heidi, której tata, Don, był sierżantem policji stanowej Virginii. Można więc przypuszczać, że jego koledzy robili wszystko, by rozwikłać tę tajemnicę i wydawałoby się, że to się uda. Dlatego też wiele okoliczności wydarzeń zostało utajnionych, by można było potem, ponad wszelką wątpliwość, stwierdzić, czy osoba podejrzana w sprawie wie na przykład coś, o czym mógłby wiedzieć tylko i wyłącznie sprawca. Początkowo wiadomo było tylko tyle, że atak nastąpił z bronią myśliwską w ręku, ale rodzaj broni nie został ujawniony od razu, co prowadziło do spekulacji, że być może działające w pobliżu zorganizowane grupki przestępcze trudniące się różnego typu nielegalną działalnością trafiły po prostu na parę, która przeszkadzała im w sfinalizowaniu jakiejś transakcji lub zauważyła coś, co mogłoby tę grupę obciążać. Domyślano się, że młodzi ludzie zostali usunięci jako świadkowie. Informacje o tych grupkach zostały przekazane policji, która apelowała do wszystkich mieszkańców okolic, by przekazywali jakiekolwiek informacje mogące pomóc w sprawie, nawet jeżeli uważają, iż wcale nie są to istotne szczegóły. Policji w tej sprawie mogłoby się przydać dosłownie wszystko. Para udała się na randkę w środę wieczorem, a na parkingu znalazła się mniej więcej około 20:30, ale można też było przypuszczać, że zakończyła życie być może nawet najpóźniej o 22:00. W tej okolicy sporo mieszkańców uczestniczyło wówczas w nabożeństwach kościelnych, co dawało nadzieję, że w drodze minęli kogoś, kto interesowałby obecnie śledczych.
I rzeczywiście pojawiła się cała lista pojazdów, które funkcjonariusze chętnie by teraz zidentyfikowali i dzięki temu dotarliby do ich właścicieli. Wydawałoby się, że ustalenie, kiedy padł strzał, w tych okolicznościach nie będzie trudne. Jednak wszystko skomplikowało położenie pobliskiej strzelnicy, która była tak ulokowana, że odgłosy z niej z łatwością mogłyby pomylić się mieszkańcom z hukiem dobiegającym z parkingu dla turystów. Pod koniec października nagroda wzrosła do 70 tysięcy dolarów i wydawało się, że może teraz, po kilku miesiącach, wreszcie pojawi się jakaś kluczowa informacja. Ale niestety tak się nie stało. Wszystko wskazywało na to, że doszło do jakiegoś dziwnego zbiegu okoliczności, który był całkowitym przypadkiem, dlatego bardzo trudno będzie skojarzyć parę z konkretną osobą. Policja ogłosiła, że młodzi ludzie najprawdopodobniej znaleźli się po prostu w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze i to, co się stało, nie ma charakteru osobistego, co oczywiście w dalszym ciągu nie było żadną odpowiedzią. Co się tam tak naprawdę wydarzyło? Odpowiedzi nie przyniosła także żadna z 1200 wskazówek, które napłynęły do policjantów. Ale policja wreszcie zdecydowała się ujawnić nieco więcej i mniej więcej od roku 2012 wiadomo już było, że w grę wchodził właśnie karabin myśliwski, co raczej podważało pierwszą teorię o gangu, na który natknęła się para. Ponadto potwierdzono, że chłopiec nawet nie wysiadł z samochodu, a Heidi nie uciekła zbyt daleko. Trudno więc było przypuszczać, aby dopiero co podjeżdżający na typowy turystyczny parking od razu mieli zobaczyć coś niesamowitego. Nie spacerowali w pobliżu, a jednak 20 czy nawet 22 w sierpniu to jest pora, w której spacerowiczów wciąż nie brakuje, więc gdyby ktoś tam decydował się na jakieś nielegalne transakcje, to pewnie jednak lepiej by się ukrył. Oczywiście w dzień, szczególnie w weekend, to miejsce było bardzo tłoczne. W ciągu tygodnia roboczego, późnym wieczorem, raczej pustawy, ale wciąż nikt nie mógłby mieć pewności, że będzie sam w rejonie typowo turystycznym. Teoretycznie biwakujący tam powinni wcześniej zdobyć pozwolenie, a żadne nie zostało wydane na interesujący nas czas. Co nie znaczyło jednak oczywiście, że ktoś nie zdecydował się tu wypoczywać bez pozwolenia. Dlaczego jednak miałby celować do młodej pary? Czy jest możliwe, że tego dnia na randkę miejsce to wybrała inna para, która ukrywała się przed światem? Para, którą studenci od razu rozpoznali. Czy ujawnienie ich romansu byłoby kompletną kompromitacją, a skrajnie zdenerwowane osoby pod wpływem emocji zrobiły coś głupiego, chwyciły za broń, którą miały w samochodzie? Czy było to tylko zupełnie głupie działanie w afekcie ludzi, którzy poczuli się jak w pułapce? To wydawałoby się bardzo dziwne, bo taka para musiałaby być tu pierwszy raz i dlatego byłaby kompletnie zaskoczona towarzystwem. Ale policja była przekonana, że agresor doskonale znał te tereny. Czuł się na nich dobrze i w jakiś sposób uważał, że jest tu gospodarzem. Nie wiem, czy pamiętacie taką sprawę z mojego kanału. Zatytułowałam wtedy odcinek Mamusia jest w drzewach, a dotyczył tajemniczego ataku na parę w lesie. Ich córeczka, która była wówczas z nimi, ocalała i została podrzucona do centrum handlowego. Polecam Wam bardzo ten odcinek, podlinkuję go oczywiście w opisie, a teraz wspomnę, że tam również jedną z opcji był ktoś w rodzaju samozwańczego strażnika lasu, uważającego, że biwakujący czy kłusujący ludzie to zakała społeczeństwa, a ich usunięcie nie jest niczym złym, a nawet wręcz przeciwnie. Jeszcze będę oczywiście rozważać różne teorie, ale wspomnę tylko w tym miejscu, że policja sądziła, iż skoro rabunek prawie na pewno nie był motywem, to być może ktoś w rodzaju takiego strażnika lasu mógłby się rozprawić z turystami. Ale o co chodzi z tym motywem rabunkowym? Bo tu sprawa jest troszkę skomplikowana, ponieważ wprawdzie zniknęła torebka Heidi, ale już portfel Davida nie. W torebce był telefon komórkowy, aparat cyfrowy, karta kredytowa i legitymacja studencka. Teoretycznie więc wyglądałoby to jednak jak rabunek, bo w końcu telefon czy aparat, karta to zdecydowanie są cenne przedmioty przedstawiające jakąś tam wartość. Z drugiej jednak strony nie aż tak dużą by było to warte narażenia się na najwyższą możliwą karę za atak na dwie osoby.
Jednak sądzę, że nawet i nie w tym rzecz, bo przecież ludzie byli już napadani dla kilku groszy. Ale myślę, że bardziej chodzi tu o to, że przecież agresor i tak nie miał pojęcia, co tak naprawdę znajduje się w torebce młodej dziewczyny, a mógł przypuszczać, że niewiele wartościowych rzeczy, bo można się było domyślić, że jest to studentka. Wydaje się więc, że torebka została zabrana niejako przypadkowo, w ostatniej chwili, po prostu pochwycona jako pamiątka, a złodziejowi w oczy rzucałby się raczej portfel chłopaka umieszczony w samochodzie, a on pozostał na swoim miejscu, a przecież dużo bardziej ewidentnie kojarzy się z zawartością, która byłaby cennym łupem. Zresztą fakt, że potem telefon został porzucony, a karta nigdy nie była użyta, wydaje się raczej rozstrzygające. Na wspomnianej już wcześniej konferencji prasowej w 2012 roku policjanci przyznali, że mają ślad DNA. Pozyskali go z miejsca wydarzeń, ale nie określili, jakiego rodzaju była próbka. Później pojawiła się tajemnicza osoba, która wyjawiła, iż chodzi o odcisk palca czy dłoni, ale policja wówczas oficjalnie tego nie potwierdziła. Uzupełniono również listę samochodów, które należałoby zupełnie wstępnie wiązać ze sprawą. A mianowicie poszukiwano informacji na temat widzianego w tamtym czasie w okolicy zielonego sedana, ciemno-niebieskiego Dodge'a Caravana, ciemnego Forda Crown Victoria lub Chevroleta Caprice, czerwonego pick-upa Dodge oraz szarego lub kremowego Pontiaca Bonneville. Niestety żaden z tych samochodów nigdy nie został odnaleziony, nie mówiąc już oczywiście o kierowcach, którzy byli w tamtym rejonie w dniu ataku na parę studentów. Minęło 10 lat i policja stanowa Virginii zdecydowała się wyjawić, że znów śledczy przysiedli do tej sprawy i po raz kolejny kuszą świadków nagrodą. Tym razem już w wysokości 100 tysięcy dolarów. Postawiono stosowne billboardy, tak aby wysokość nagrody nie umknęła niczyjej uwadze. Minęło już sporo czasu, więc wydawało się, że niektóre kontakty międzyludzkie mogły się zupełnie zmienić. Osoby, które wówczas były ze sobą związane, dziś już mogły być w zupełnie innym miejscu w życiu i wśród innych ludzi. Była więc szansa na pozyskanie nowych informacji. Okazało się jednak, że nie tym razem, choć osoby, które już lata wcześniej interesowały się tą sprawą i te, których uwagę przykuła ona później, starały się wskazać na możliwe teorie, które warto byłoby zbadać, a wśród nich bardzo szczególną, na której temat jednak z tego co widzę policja się otwarcie nie wypowiedziała, ale o tym może na końcu. Jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie, bo jest to naprawdę bardzo nietypowe. Uporządkujmy więc możliwe teorie w sposób, w jaki robią komentatorzy tej sprawy. Najczęściej analizowaną możliwością jest spontaniczny atak na parę, która stała się zupełnie przypadkowo świadkiem jakiejś działalności o charakterze nielegalnym, dla której osłoną miała być oczywiście noc i ciemny las. Jednak, jak już wspominałam, są zdecydowanie słabe strony tej teorii. Bo po pierwsze, dlaczego jakikolwiek gang miałby się posługiwać karabinem myśliwskim? Wydaje się to dość absurdalne. Oczywiście nie jest niemożliwe, ale nie jest to na pewno typowy wybór. Poza tym osłona nocy i gęstych krzaków jak najbardziej. No ale przecież nie na parkingu, który jest po prostu pustym placem, klepiskiem, które w każdej chwili mogło stać się ruchliwym miejscem. Wystarczyłoby, żeby na przykład podjechały dwa samochody wypełnione młodzieżą, która zamierzała tu imprezować i w jednej chwili mielibyśmy tu prawie lunapark. No i oczywiście grupa, która próbuje się ukryć, miałaby zupełnie niepotrzebny kłopot, a wystarczyłoby przesunąć się kawałek dalej, by znaleźć się w miejscu całkiem niewidocznym. Kolejna teoria dotyczy ataku na tle rabunkowym, bo jednak torebka dziewczyny zniknęła, ale o tym już mówiliśmy, dodam więc tylko, że również karabin wydaje się nietypowym narzędziem jak na zwykłego złodzieja. Chyba że przy okazji był też myśliwym, ale chyba to już jest dość naciągane, chyba że okazja czyni złodzieja. Może bardziej w tym kierunku. Należało brać pod uwagę, że mimo wszystko w otoczeniu młodych ludzi był ktoś, kto miał do nich żal, żywił zazdrość lub nie zgadzał się z nimi pod względem poglądów. Nie jest wykluczone, że osoba ta wywodziłaby się ze środowiska młodych ludzi. Byłaby na przykład studentem mieszkającym niedaleko i mającym dostęp do akcesoriów myśliwskich swoich rodziców czy dziadków. Wtedy wybór karabinu wynikałby po prostu z braku dostępności do czegokolwiek innego. Osoba ta posłużyłaby się tym, co było w jej zasięgu.
Zarówno Heidi, jak i David, co pewnie widzieliście już na zdjęciach i co podkreślają również ich przyjaciele, byli bardzo atrakcyjni. Piękni, młodzi, energiczni, z pasjami. W pewnym sensie rzucali się w oczy, a do tego sama ich miłość zwracała uwagę. Jeśli więc jedno z nich stało się obiektem gorących uczuć jakiejś osoby trzeciej, to być może mogłaby ona śledzić tę parę, co nie byłoby trudne, bo ani dziewczyna, ani chłopak nie kryli się ze swoimi planami i wszyscy w ich otoczeniu wiedzieli o tej romantycznej randce. Tej teorii jednak nie potwierdzają żadne zeznania osób ze środowiska studentów, które mogłyby wskazać na kogoś, kto ewentualnie podkochiwałby się w jednej połówce pary. Oczywiście nie jest to nic, co przekreślałoby tę teorię, bo ludzie bywają bardzo skryci, zwierzają się na przykład tylko swojemu pamiętnikowi albo i to nie. Więc tak naprawdę absolutnie nikt na całym świecie nie wiedziałby ani o uczuciach, jakie żywią, ani o planach, które mają. Często wskazuje się również na to, że mogli być obserwowani ze względu na tryb życia, jaki prowadzą, ewidentnie skoncentrowanym na sprawach religijnych. A jak wiemy, tego rodzaju kwestie od wieków budzą te najsilniejsze ludzkie emocje. Być może działalność misyjna dziewczyny wzbudziła agresję kogoś, kto uważał, że wiara nie powinna być krzewiona w ten sposób i chciał powstrzymać młodą, aktywną osobę. Jednak i tu brak konkretnych dowodów. Tuż po tym, gdy okazało się, że w grę wchodzi broń myśliwska, ogromną popularnością cieszyła się teoria wypadku podczas polowania. Sądzono, że przypadkowa zbłąkana kula trafiła w auto, albo raczej do samochodu, przez otwarte okno lub drzwi i w ten sposób życie stracił David. Natomiast jego dziewczyna była tego świadkiem, widziała myśliwego, w związku z czym on, działając w panice, pozbył się także jej. To jednak nie wydaje się do końca sensowne, bo z tego co wiemy, ten ktoś podszedł do pary blisko, kule nie pokonały zbyt wielkiej odległości, a to by oznaczało, że działanie agresora było celowe i nie mogło wiązać się z wypadkiem. Nie możemy też być pewni, jakiego rodzaju ślad DNA pozostawiono na miejscu wydarzeń, nie ma jednak też mowy o napaści pod kątem wykorzystania Heidi, ale nie można wykluczyć, że pierwszy odszedł David właśnie dlatego, że sprawca chciał sobie utorować drogę do zabrania ze sobą dziewczyny. Ta jednak zaczęła uciekać, krzyczeć i sprawca pod wpływem stresu spontanicznie pociągnął za spust. Całkiem prawdopodobne wydawało się też, że młodzi zakochani stali się ofiarą kogoś, kto prześladował pary, tak jak na przykład swego czasu Zodiak lub napastnik z Texarkany. Polowali na zakochanych, udających się na randki w odludne tereny. Tylko że po raz kolejny trochę nie pasuje tu jednak ten rodzaj broni, ponieważ ktoś, kto planuje taką napaść, robi wszystko, by wyglądać na najmniej podejrzanego. Stara się zaopatrzyć w coś, co będzie mógł w każdej chwili schować i wyciągnąć w odpowiednim momencie. Z całą pewnością duży karabin myśliwski nie nadaje się do tego rodzaju akcji, no chyba że ktoś po prostu nie ma niczego innego. Podnosi się jednak, że potem nie było już w tym miejscu tego rodzaju ataków, a to mogłoby przemawiać za tym, że nie był to maniak, który w ten sposób rozpoczął czarną serię. Ale oczywiście nie jest powiedziane, że w ten sposób by ją rozpoczynał, ale na przykład po prostu kontynuował, być może po długiej przerwie spowodowanej odsiadką, wyprowadzką czy chorobą. Mógł to być też naśladowca, ale czyj? W Colonial Parkway, również oczywiście w Virginii, bardzo głośna jest wciąż sprawa Katie Thomas i Becky Dowski, których samochód został znaleziony 12 października 1986 roku przez biegacza, który odkrył go na trasie wzdłuż rzeki York. Strażnicy uważali, że biała Honda Civic po prostu miała wypadek, dlatego zsunęła się ze skarpy. Katie jednak została znaleziona w bagażniku, natomiast Becky była na tylnym siedzeniu. Wszędzie widać było czerwone plamy, nic nie wskazywało na wypadek, a wszystko na atak. W związku z czym wezwano FBI. Z czasem ustalono, że sprawca lub sprawcy mieli przy sobie kilka narzędzi. Posługiwali się m.in. nylonową linką żeglarską, a także nożem. Najprawdopodobniej kobiety straciły życie gdzie indziej, a sprawca umieścił je w Hondzie, którą pojechał na Parkway. Oblał pojazd olejem napędowym, zapewne chcąc spalić samochód, ale akurat to mu się nie udało, dlatego próbował zatopić go w rzece. Ten jednak utknął na nasypie. W tej sprawie było bardzo dużo wątpliwości.
kim dla dziewcząt, które były bardzo świeżą parą, był agresor? Czy się znali? Dokąd poszły dziewczyny, gdy opuściły kampus, w którym pomagały koledze w nauce? Czy ktoś je śledził? Dołączył do nich? Najprawdopodobniej odeszły na zawsze 9 października lub 10 października, ale było wiadomo, że były gdzieś na posiłku, co potem stwierdzono w trakcie sekcji. Czy ktoś je wtedy spotkał? Czy z kimś się umówiły? Czy były jednak same, a agresor je wypatrzył? Tak naprawdę nie wiadomo do dziś, gdzie się to wszystko wydarzyło, bo na pewno nie na miejscu, w którym kobiety zostały znalezione, bo było tam zdecydowanie za mało śladów, aby przypuszczać, że to tam doszło do ataku. No i oczywiście motyw. Z jednej strony mógłby on być oczywisty, bo tego rodzaju pary wciąż budzą wielkie emocje, ale z drugiej strony były to po prostu dwie wspaniałe, zdolne, piękne kobiety, które nikomu nie wadziły i nie afiszowały się ze swoim bardzo młodym jeszcze związkiem. 9 października 1986 roku były na terenie kampusu, gdzie, jak wspominałam, pracowały z kolegą Becky, ale ona była już spakowana, gotowa do powrotu do domu na przerwę jesienną. Dziewczyny wyruszyły z kampusu samochodem Katie, ale plan nie był jakiś szczególnie wyrafinowany. Miały po prostu zjeść razem posiłek i cieszyć się swoją obecnością przed rozstaniem. Wydawać by się mogło, że dwie zwykłe przyjaciółki, które jedzą razem posiłek, nie różnią się akurat w restauracji niczym szczególnym od dwóch młodych kobiet w związku, ale jednak wszystko wskazuje na to, że niestety ktoś widział różnicę. Mógł je zresztą zaobserwować już gdzieś na łonie natury. Kobiety zwykle spotykały się w czwartkowe wieczory i już razem podróżowały w kierunku Colonial Parkway, gdzie znaleziono samochód Katie. Katie była absolwentką United States Naval Academy. Urodziła się 29 lipca 1959 roku w irlandzkiej rodzinie katolickiej w Massachusetts. Ojciec, Katie i jej brat ukończyli Akademię Marynarki Wojennej, a dziewczyna odbyła 5-letnią służbę czynną w Norfolk w stanie Virginia. Była oficerem logistyki, zajmowała się m.in. nawigacją torped. Ale nie była facetem, a na dodatek jako kobieta miała kontrowersyjną dla wielu orientację. Właśnie to przekreśliło jej szanse na karierę w marynarce, choć pogodziła się z tym i postanowiła zostać maklerem. Oczywiście jednak kwestie intymne tak łatwo zmianie ulec nie mogły i nie sądzę też, by ta odważna dziewczyna chciała je w jakikolwiek sposób ukrywać czy prowadzić swoje życie tak, by wyglądało na zupełnie inne niż jest w rzeczywistości. A to właśnie jej rany były głębsze. Ewidentnie to na niej koncentrował się atak, o nią chodziło, więc początkowo wydawało się niemal pewne, że Katie wiedziała, kto stał za napaścią, znała tego człowieka. Podejrzewano nawet jej byłą dziewczynę, Jolin, co okazało się jednak mylnym tropem. Do dziś jednak utrzymuje się często, że Becky została usunięta niejako z konieczności, jako świadek, nie cel. Rebecca była z kolei studentką College of Williams and Mary. Wyróżniała się wielkim talentem sportowym i pedagogicznym. Uczestniczyła w obozach treningowych jako opiekunka dzieci, a rodzice byli zachwyceni tym, jak charyzmatyczną i otwartą jest osobą. Jedyne perturbacje, o których wiedzieli bliscy, wiązały się z rozwodem rodziców, który bardzo ją przybił, ale na pewno nie wpłynął na jej życie w ten sposób, że skonfliktowała się z kimś mocno lub sama jakoś szczególnie i trwale ucierpiała emocjonalnie albo psychicznie. Gdy tylko się otrząsnęła, przeniosła się do College of Williams and Mary i planowała karierę biznesową. Młode kobiety poznały się przez byłą dziewczynę Katie. Ich charaktery i osobowości wydawały się doskonale zgrywać, choć cała przyszłość była dopiero przed nimi. 9 października 2017 roku minęło 31 lat od ataku na młode kobiety, co wiązało się z sondażem przeprowadzonym wśród mieszkańców Virginii, którzy uznali, iż było to wydarzenie otwierające historię sprawcy, który działał seryjnie w tym stanie. Taką możliwość za bardzo prawdopodobną uznało aż 90% respondentów. Potem wskazywano bowiem jeszcze na 6 innych ataków, które należałoby zbadać w tym właśnie kontekście. Rzeczywiście, prawdopodobieństwo, że zupełnie przypadkowo dojdzie do 4 podwójnych ataków w ciągu kilku lat, są bardzo małe, dlatego wielu wątpi, że nie mają ze sobą nic wspólnego.
Z perspektywy naszej sprawy argumentem przemawiającym na niekorzyść tezy, że napaść na studentów ma coś wspólnego z wydarzeniami w Colonial Parkway, przemawia fakt, iż te ostatnie miały miejsce dość blisko siebie w promieniu 30 mil i wszystko w weekendy lub święta. Z drugiej strony czas leci, zmotoryzowanie jest powszechne. Sprawca z wielu powodów mógłby zmienić miejsce działalności i przemieścić się o kilka godzin jazdy. Na terenie tego samego stanu 3-4 godziny podróży samochodem to żaden problem, żadna odległość. Ludzie się też przeprowadzają, dziedziczą domy, dostają nową pracę, uciekają. A przecież ataki w okolicy Parkway miały miejsce w nocy i najczęściej w tak zwanych alejkach zakochanych, czyli w zacisznych miejscach spotkań. Młode ofiary były w samochodach. Wiele wydaje się więc zgadzać, choć jest tak, gdy patrzymy na sprawę z pewnej dalszej perspektywy, bo już przyglądając się szczegółom, trzeba stwierdzić, że ataki jednak się różnią. Katie Thomas, 27-latka, i Rebecca Dowski, która miała 21 lat, generalnie zostały pozbawione dopływu tlenu, między innymi z pomocą linki, ale w użyciu był też nóż. Sprawca użył go, dopadając szyi dziewczyn. Jednak 20-letni David Nobling i 14-letnia Robin Edwards stracili życie od kuli w 1987 roku. Keith Cole, 20-letni, i Cassandra Haley, rok młodsza od chłopaka, w ogóle rozpłynęli się w powietrzu po imprezie studenckiej w 1988 roku i dotąd ich losy nie są znane. 18-letnia Anna Maria Phelps i 21-letni Daniel Lower zostali znalezieni w stanie, który uniemożliwiał odsłonięcie prawdy o tym, co dokładnie im się przydarzyło. Zostali odnalezieni przez myśliwych w 1989 roku. Ale zwolennicy teorii o jednym sprawcy podkreślają, że każdy w tym, co robi, rozwija się lub zmienia, nabiera doświadczeń, traci czujność lub zyskuje wzmożoną, odkrywa nowe sposoby. Tak naprawdę nieważne jest, jak to zrobi. Dla niego liczy się cel, a jego motywy mogą być różne, do czego jeszcze wrócimy. Specjaliści, m.in. emerytowani agenci FBI, uważają, i tu prosiłabym zapamiętać sobie ten wątek, by móc go potem skojarzyć z pewną teorią, że agresor przedstawia się jako policjant, strażnik parku lub ktoś z autorytetem. Umie się odnaleźć w lasach, budzi zaufanie, a ofiary z jakiegoś powodu się go nie boją. Jedną z teorii, choć nieczęsto eksponowaną, ale jednak, jest ta zakładająca, iż mogłaby to być kobieta w mundurze. Ze sprawą naszych studentów te wątki łączy też na przykład fakt, iż w okolicach Parkway portfele ofiar znajdowano w pojazdach, czyli po pierwsze motyw nie był rabunkowy, ale po drugie może to wskazywać na fakt, że ktoś w mundurze kazał przygotować się do pokazania dokumentów. Portfele były na wierzchu, niektóre otwarte w bardzo charakterystyczny sposób. Wydawało się, że ofiary uważały, iż są w trakcie jakiejś kontroli. No i teraz a propos motywu. Profilerzy i śledczy ostrożnie biorą pod uwagę, że ataków mógł się dopuścić samozwańczy strażnik moralności, który uważał pozamałżeńskie związki intymne, szczególnie te kontrowersyjne, za niedopuszczalne. Być może obserwował pary, a kiedy nadarzyła się okazja, stawał się drapieżnikiem. Mógł teoretycznie po przerwie chcieć wrócić do swojej czarnej pasji, zaatakować Heidi i Davida, na przykład pod wpływem stresu, rozczarowania, wzburzenia. Łatwo można sobie wyobrazić, że mogłoby chodzić chociażby o rozczarowanie ich postawą. Być może sprawca ich znał, wiedział, że na co dzień są bardzo religijni i spodziewałby się po nich absolutnej czystości. Fakt, że pojawili się w takim miejscu, tylko we dwoje, sugerował oczywiście, że być może wcale nie zależy im na zachowaniu dystansu do ślubu, wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Być może nawet fanatyk podawał tę parę za przykład. Niejednokrotnie wypowiadał się o nich pozytywnie i uważał, że to jest właśnie nadzieja świata. Nagle uznał, że dał się oszukać. Rozczarowanie mogło być tak ogromne, że doprowadziło do ataku. Jednak czy do pierwszego, czy sprawca przypomniał sobie, o co kiedyś walczył i jak? Być może na poprzednich etapach życia coś przeszkodziło mu w kontynuacji tej swojej misji. Albo jednak miał wyrzuty sumienia. Może podjął decyzję o tym, że więcej tego robił nie będzie, ale teraz emocje zwyciężyły. Jest to nieco inny obszar i czas, ale jednak podobieństwa są ewidentne. I znów wraca wątek
miłośnika przyrody, lasów, zwierząt, który uważa, że przypadkowe osoby nie powinny się tu kręcić, a już na pewno nie w grupach. Być może dostawał szał na dźwięk samochodów. Silniki straszyły zwierzęta, spaliny również fatalnie wpływały na przyrodę, na faunę i florę, a na dodatek śmieci. Być może gumki, chusteczki, to wszystko byłoby nie do zniesienia, a ci, którzy tak beztrosko zakłócają życie lasu, powinni za to odpowiedzieć. Korzyści były dwie. Po pierwsze, znikają ci, którzy już tu są, a po drugie, takie zdarzenia odstraszają kolejnych. Tak czy inaczej, ta osoba zdecydowanie musiałaby te tereny znać. Te czy inne na terenie stanu Virginia, dobrze się w nich czuć, mogłaby być jakimś myśliwym, leśniczym, strażnikiem i jest już nawet pewna konkretna kandydatka. I zbliżamy się już do momentu, kiedy o niej opowiem. Ale teraz jeszcze muszę wspomnieć, że nie brakuje opinii, iż wszystkie te sprawy nie są ze sobą powiązane, a niekiedy podnosi się, że jeśli już w ogóle szukać kogoś, kto ma na sumieniu więcej niż życie naszych studentów, to dobrze byłoby przyjrzeć się raczej innej sprawie. Timothy Davis, 27-letni DJ z Charlotteville i jego 18-letnia przyjaciółka Christina Floyd w 2010 roku pojechali do punktu widokowego Rock Point na Blue Ridge Parkway. Piękne widoki, zachodzące słońce, cisza i spokój. Nagle sielankę przerwał przyjazd auta, z którego ktoś wysunął myśliwską lufę przez okno i posłał kulę. Timothy Davis spadł z krawędzi w dół urwiska. Christina, pomimo kilku ran, walczyła z agresorem, na którego się rzuciła, gdy wysiadał z samochodu. Jego zamiar był jasny, chciał domknąć sprawę, a ona mu przeszkodzić. Udało mu się jednak zepchnąć dzielną dziewczynę z klifu. Sprawca uciekł. Christina Floyd wdrapała się cudem na nasyp i zatrzymała przejeżdżający samochód. Sprowadziła ratowników, którzy zeszli na dół, by uratować Davisa. Para trafiła do Centrum Medycznego Uniwersytetu Virginii, ale DJ wkrótce odszedł na zawsze. Christina z czasem wyzdrowiała. Policja otrzymała informację, że za tym atakiem stoi 56-letni Ralph Leon Jackson ze Stewart's Draft. Otoczono jego dom, a on się poddał. Policja znalazła strzelbę i amunicję pasującą do pocisków użytych w ataku. Motywy są do dziś właściwie nieznane, a Jackson walczył z rakiem prostaty w późnym stadium. Jak czytamy w mediach, jego poprzednie starcia z prawem były wykroczeniami drogowymi, przynajmniej te, o których wiadomo. Ralph Leon Jackson przyznał się. W 2011 roku w ramach ugody zgodził się na dożywotnie więzienie federalne. Przyznał, że nie znał pary, widział ją pierwszy raz w życiu. Po prostu spotkał ich, zdenerwowali go czymś i postanowił zaatakować. Nie wiadomo jednak, czym go tak rozwścieczyli. Tym, że byli we dwoje, szczęśliwi, młodzi, tym, że byli w tym miejscu, tego do końca nie wiadomo. Nie brakuje oczywiście domysłów, że to małomówny Jackson dopuścił się już prawie identycznego czynu, oczywiście atakując naszych studentów. Jednak czy tak było, on na pewno się nie przyznał. Badacze sprawy odrzucili również teorię mówiącą o tym, że para nakryła kogoś na nielegalnym polowaniu, ponieważ mieszkańcy tamtego terenu zgodnie uznali, iż nikt nie praktykował tego w sierpniu, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużymi kalamancjami, które znacznie przedłużałyby czas operacji. Krótko mówiąc, mięso w sierpniu psuje się za szybko, by bawić się w podchody na turystycznym terenie. Poza tym, gdyby sprawca był kompletnie nieprzygotowany na taki obrót spraw, raczej nie sprzątałby łusek, których na miejscu nie było. I wreszcie dochodzimy do, według mnie, najbardziej emocjonującego i obiecującego wątku, co oczywiście absolutnie nie znaczy, że takiego, który na 100% doprowadziłby nas do rozwiązania. Na tego typu wnioski zdecydowanie byłoby za wcześnie, ale opowiem Wam tę historię. Myślę, że sami ocenicie, czy lub dlaczego robi wrażenie, ale od razu powiem Wam, że mowa tu o jedynej osobie, która jest w jakiś konkretny sposób związana z tą sprawą. Bo oczywiście żadnych myśliwych, złodziei czy seryjnych sprawców nie widziano w okolicy. Nigdy również w kręgu zainteresowań policji nie znalazły się jakieś konkretne osoby związane w przeszłości czy później z tego rodzaju przestępstwami, a próbowałyby na przykład jakoś mylić trop i w ten sposób znalazłyby się na radarze policji albo w jakiś inny. Natomiast jeśli chodzi o tę panią, Lizę Lucas-Gardner, to w pewnym momencie zwróciła uwagę wszystkich, którzy interesowali się tą sprawą. Jej zachowanie ruszyło nawet tych, którzy dotąd nie mieli zdania na temat ewentualnego sprawcy.
teraz zaczęli coś podejrzewać. Wymieniona pani była wcześniej funkcjonariuszem policji, ale z tego, co podają źródła, wiele lat przed tym, jak doszło do ataku na młodą parę. W związku z tym nie była zaangażowana w żaden sposób w śledztwo i wydawałoby się, że nie ma bieżących czy jakichś pogłębionych kontaktów z policją, aby uzyskać tajne informacje. Nigdy również nie przyjaźniła się z rodzicami studentów, nie znała także ich samych. A jednak w pewnym momencie jej zainteresowanie sprawą i zaangażowanie w obchody rocznic wydarzeń na leśnym parkingu stało się zdumiewające. Oczywiście zdarza się, że śledczy, którzy nie pracują już zawodowo, decydują się wykorzystać swoje doświadczenie i poświęcić swój czas, by pomóc rodzinom w rozwiązaniu tego rodzaju zagadek. Ale kobieta nie poświęciła się śledztwu, raczej swego rodzaju celebracji rocznic tych wydarzeń, omawianiu całej sprawy, organizacji uroczystości związanych z tym, co się wydarzyło. Coraz więcej uwagi ściągały jej posty na specjalnej stronie, na Facebooku, którą oczywiście sama stworzyła, w których zdradzała szczegóły wydarzeń, do jakich doszło i opisywała młodych ludzi jako wspaniałych, a ich stratę dla świata odbierała jako szczególnie bolesną. I taka też oczywiście była, szczególnie dla rodzin, ale to właśnie ta zupełnie obca kobieta organizowała czuwania przy świecach co roku w rocznicę wydarzeń na polach Caldwell. Jednak chyba najgłośniejszym echem odbiły się wywiady, których udzielała. Jedną z audycji Wam podlinkuję, tam będziecie musieli sobie troszkę przewinąć, tak gdzieś mniej więcej do połowy, chyba do 30 lub 32 minuty. Ale będziecie mogli posłuchać tego, co mówi Lisa Lucas Gardner, zaproszona jako twórca poświęconej pamięci studentów strony. A mówi między innymi, co naprawdę niebywałe, że ślad DNA, o którym wszyscy od dawna mówią z wielką dozą niepewności, na 100% ma charakter dotykowy, czego nikt nigdy oficjalnie nie powiedział. Kobieta stwierdza również, że Heidi nie odeszła od razu. Pierwsza kula okazała się nie być skuteczna, dopiero druga położyła kres jej życiu. Obrażenia znajdowały się w okolicach twarzy. Tego wcześniej nikt nie wiedział. Już nie pamiętam, czy w tym wywiadzie, czy w innym miejscu. Zdradziła również, że para najprawdopodobniej, jak sądzi policja, w ogóle nie zdążyła wysiąść z auta, bo młody mężczyzna miał jeszcze zapięty pas. Oczywiście, gdy wcześniej opowiadałam Wam o tej sprawie, wspominałam już o tym, tak żeby ta scena była dla Was łatwiejsza do wyobrażenia sobie, ale tak naprawdę te wszystkie informacje spopularyzowała dopiero Lisa, która opowiadała o tym, że Heidi próbowała uciekać i wtedy upadła blisko samochodu. Poruszała również kwestię broni, jej rodzaju i kalibru. Żaliła się, że na początku na jej czuwania przy świecach przychodziło kilka osób, tak około 10, czasem kilkanaście, ale z czasem było ich coraz mniej, a teraz jest na terenach, gdzie doszło do ataku, zupełnie sama. Bardzo szybko słuchacze policzyli, że kobieta od ponad 20 lat nie pracuje w policji. Mało tego, ma na swoim koncie konflikty z prawem. Okazało się, że Stowarzyszenie Adwokatów Virginii pozwało ją za praktykowanie prawa bez licencji. Została również zatrzymana za kradzież w sklepie, a na dodatek policja swego czasu przeszukiwała jej dom w związku z kradzieżą kosztowności od pacjentów w hospicjum, w którym pracowała jako opiekunka. Informacje te pochodzą głównie z Reddita, z wpisu użytkownika VTAG01, który sprawnie zebrał wszystkie te dane rozproszone w internecie. Zastanawia się on, czy przeszukanie tak naprawdę nie mogło mieć również czegoś wspólnego z poszukiwaniem broni na jelenie. Ale na to nie ma żadnych dowodów, policja nigdy niczego takiego nie powiedziała. Za to nie ma wątpliwości, że ktoś, kto napadł na parę, cokolwiek o kryminalistyce wiedział, ponieważ podniósł łuski, porzucił telefon i skradzione karty kredytowe. Wydaje się, że nie zrobiłby tego przypadkowy człowiek, który nagle zaskoczony ich obecnością posłałby im kulę. Zrobiłby to spontanicznie, by ukraść pieniądze na niedozwolone substancje. Gdyby takie były motywy, z pewnością karty kredytowe natychmiast zostałyby wykorzystane. Nie ma też mowy, by na miejscu został portfel Davida. Ale powstaje pytanie, dlaczego była policjantka miałaby kręcić się z bronią myśliwską po lesie? Użytkownik forum, którego zafascynowała teza, że ta kobieta jest po prostu podejrzana, sprawdził, że kiedy kandydowała na stanowisko szeryfa w 2015 roku, chwaliła się, że jest starą, dobrą dziewczyną z sąsiedztwa, która jak wszyscy tutaj poluje i łowi ryby. A to wydaje się raczej kluczowe w kontekście tej sprawy, bo od razu kojarzy się właśnie ze strzelbą i hasaniem po leśnych terenach. Ale jaki motyw miałby wchodzić w grę? Pewnie się już domyślacie, od kiedy powiedziałam, że kandydowała na szeryfa.
I rzeczywiście, komentator również skojarzył ten fakt z możliwością, że konkurencja w postaci pani Gardner mogłaby po prostu chcieć skompromitować obecnego szeryfa, pokazać jego niekompetencje w związku z nierozwiązaną sprawą ataku na studentów. Po pierwsze, potrafiłaby zdecydowanie spróbować przynajmniej zrobić wszystko tak, by szeryf poniósł klęskę. Była policjantką, wiedziała, jak utrudnić śledztwo. A przy okazji mogłaby się nawet pokazać jako niezła kandydatka na szefową, która poza policją potrafiła skojarzyć wiele faktów i ustalić całkiem sporo okoliczności wydarzeń. No i do tego ma dobre serce, dba o ofiary, pamięta o nich. Jej ogromne zainteresowanie tym, co się wydarzyło, może być kojarzone ze znanym faktem włączania się w śledztwo osób winnych, po to, by mogły one kontrolować rozwój sytuacji i mieć dostęp do najnowszych informacji. Również w tym celu tacy ludzie starają się zbliżyć do rodzin, aby niejako żywić się ich smutkiem, patrzeć na skutki swoich działań i napawać się tym, przeżywać też wszystko od nowa, dzięki czemu sprawca żyje ciągle na swego rodzaju adrenalinie. Być może to tłumaczyłoby pomysł czuwania przy świecach, które kobieta organizowała co roku. Jednak tego rodzaju czuwania to przecież nie jest nic dziwnego czy unikatowego, a ktoś musi je przecież organizować. Dlaczego by więc nie ta kobieta? Od razu jednak rzuca się w oczy, że coś tu jest bardzo nie tak. Na takie uroczystości zazwyczaj, jeśli nawet przez lata nie gromadzą już wielkich tłumów, to z całą pewnością rodzinę i najbliższych przyjaciół jak najbardziej. Jednak w przypadku czuwań organizowanych przez Lisę było zupełnie inaczej. Została sama, co jasno wskazuje na fakt, że bliscy studentów nie chcieli brać udziału w tym, co robi. Musiał być zapewne jakiś powód. Ogólnie mówiono, że była bardzo dziwna i nikt tak do końca nie rozumiał jej pobudek. Sposób, w jaki starała się prowadzić tę akcję, był niezrozumiały. Niektórzy początkowo mówili, że to, co kobieta mówi na tych spotkaniach, jest bardzo niepokojące. Sądzę, że uważali po prostu ją za nie do końca zdrową psychicznie. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że to, co jest takie najbardziej dziwne, to te bardzo zaangażowane posty, które tak naprawdę mógłby pisać raczej ktoś mocno emocjonalnie związany z Heidi i Davidem, a nie zupełnie obca kobieta, która nigdy ich nie znała, od 20 lat poza policją, więc nie prowadząca nawet śledztwa w tej sprawie. Wydaje się jednak, że mogła stworzyć sobie idealny pretekst, aby powracać na miejsce ataku, co również bardzo często czynią sprawcy. Nasz komentator zauważa coś jeszcze. Uderzyło mnie to, że podczas wywiadu nazwała sprawcę on, a następnie powtórzyła jeszcze tak, on. Wygląda to jak próba powstrzymania kogoś przed wskazaniem na nią, kobietę, jako na potencjalnego podejrzanego. Wnioskuje użytkownik Reddita. Rzeczywiście trzeba przyznać, że sytuacja jest bardzo nietypowa i warta sprawdzenia, co w żadnym przypadku nie oznacza, że oto mamy odpowiedź na najważniejsze pytanie, czyli kto i dlaczego to zrobił. Do tego jest jeszcze bardzo daleko, ale oczywiście iskra już wznieciła płomień dyskusji, której tutaj ja nie mogę zignorować. Szczególnie, że mnie samą wciągnęła, bo naprawdę wydaje mi się to niepokojące. Wszystkie te rozmowy toczą się na różnych platformach i forach, ale ja już dla porządku zostanę przy tym wątku redditowym, ale też po to, by pokazać Wam argumenty przeciw. Okazuje się, że była policjantka wypowiada się często bardzo irracjonalnie, tłumacząc na przykład, że ma jakiś rodzaj duchowej więzi z Heidi i sugerując, że wie, kto ją zaatakował. Można by powiedzieć, że jeśli zrobiłaby to sama, to rzecz jasna znałaby prawdę. A łączność duchowa z Heidi, czy też może raczej z duchem Heidi, bo nie wiem, jak to do końca rozumieć, byłaby tylko zasłoną dymną. I tu polecam Wam bardzo serdecznie odcinek, który może dobrze koresponduje nawet z halloweenowym klimatem, a mianowicie Kryminalnie o duchach, Teresita Bassa, duch z Greenbrier i zjawa w Hammersmith. Tam również rzekomo duchy odgrywają ogromną rolę w rozwiązaniu spraw. Ale z drugiej strony równie prawdopodobne jest to, że kobieta może być chora psychicznie, jak wiele osób podejrzewa, i cierpi na swego rodzaju obsesję na punkcie tej sprawy. Jednak nie z powodu tego, że jest winna, ale po prostu w świecie, który wykreowała w swojej głowie, zobaczyła tę sprawę jako szansę do wybicia się w oczach opinii publicznej. To, jej zdaniem, byłaby trampolina do zostania szeryfem. Być może w rzeczywistości nie jest traktowana poważnie, a delikatnie mówiąc wręcz przeciwnie. Tak naprawdę jednak nie ona napadła na studentów, po prostu starała się wykorzystać sytuację. Wywiad zrobił na wielu osobach mimo wszystko piorunujące wrażenie i nawet ci, którzy wcześniej uśmiechali się pod nosem na dźwięk nazwiska pani Gardner, w końcu jednak struchleli.
część uważa do dziś, że kobieta wie zdecydowanie więcej niż powinna, a z całą pewnością, nawet gdyby od policji wychodziły jakieś przecieki, to nie trafiałyby do byłej policjantki, co do której wszyscy mundurowi są nastawieni co najmniej sceptycznie. Utrzymują wobec niej znaczny dystans, bo jej przeszłość jest naprawdę paskudna. Z drugiej strony tego całkowicie pewnym być nie można, bo być może obecny szeryf, jak to pewnie każdy szef, mógł zrobić sobie jakiegoś wroga wśród pracowników, a ten może chcieć wykorzystać każdą szansę, by w jakiś sposób go ośmieszyć. Przecieki z pewnością nie służyłyby jego wizerunkowi jako szefa, mającego w takiej pracy utrzymywać dyscyplinę, cieszyć się szacunkiem i posłuchem. Tak czy inaczej, myślę, że każdy, kto słuchał tego wywiadu, pewnie choć przez chwilę pomyślał o tym, że kobieta może wiedzieć tak wiele i aż tak angażować się w tę sprawę po prostu dlatego, że jest sprawcą. Szczególnie, że o tym, iż ktoś, kto poluje na pary w Virginii, może być mundurowym, mówiono już głośno, o czym Wam wspominałam. Czy kobieta w mundurze może być tym, kogo szuka grupa byłych śledczych FBI stawiających na to, że na tym terenie grasuje sprawca działający seryjnie? Tego nie wiem, a chciałabym wiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie. Na co Wam to wygląda? Czy na pięknych, młodych, zdolnych studentów napadł ktoś, kto im zazdrościł? Kto był wściekły w związku z działalnością, jaką prowadzą? A może był zakochany w jednej z połówek pary? Czy może jednak trafia Wam do przekonania teoria ze strażnikiem moralności lub przyrody? Koniecznie dajcie znać, a ja zapraszam Was już teraz na kanał Szeptanki True Mysteries, gdzie również zdecydowanie nie brakuje różnego typu zagadek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za każdą łapkę w górę, świetne komentarze, subskrypcje i popularyzację kanału, bo wiem, że niektórzy z Was czasem to robią na różnego typu grupach, polecacie czasem szeptanki znajomym lub nieznajomym w komentarzach. Ściskam Was za to bardzo mocno, doceniam ogromnie, życzę Wam zdrowia i do usłyszenia. Buziaki.